Dziś Świdnicę odwiedził traker Hiob, czyli Piotr Jaskiernia. Mężczyzna to znany w Stanach Zjednoczonych kierowca ciężarówek, który przy okazji swojej pracy ewangelizuje społeczeństwo. Jaskiernia jest Polakiem, który kilkadziesiąt lat temu wyemigrował z kraju. Nie zerwał jednak z nim kontaktu. Przez internet szerzy nauki Chrystusa. Nam udało się pana Piotra spotkać na świdnickim rynku. Zapraszamy na krótką rozmowę. Panie Piotrze, dlaczego pan odwiedził naszą Świdnicę? No ja jestem na wakacjach w Polsce, mieszkam w Krakowie, znaczy podczas mojego pobytu, cała rodzina pochodzi z Krakowie, ale poprzez moją działalność w internecie jestem zapraszany do różnych miast w Polsce. Tutaj pan Bogusław Gądek zaprosił mnie do Świdnicy, żeby się ze mną spotkać i skorzystałem z tej możliwości, żeby zobaczyć to piękne miasto, bo nigdy w nim jeszcze nie byłem. A miałem spotkanie ze Świdniczanami, jak chyba najsłynniejsi współcześni mieszkańcy tego ślicznego miasta byli w Stanach, odwiedzili mnie jadąc busem przez świat. Więc jest okazja zrewanżować się im. Co prawda oni są też na jakiejś wyprawie teraz. Nie spotkam się ze wszystkimi, ale przynajmniej mam okazję zobaczyć to miasto. Proszę powiedzieć, prowadzi pan ewangelizację w Stanach Zjednoczonych. To jest dość trudne chyba w kraju protestanckim, w większości. Tak, jest to trudne, ale ja raczej prowadzę tę ewangelizację w Polsce. To, że jestem w Stanach, to jest jednak jakieś narzędzie tylko, bo przez to, że mieszkam w Ameryce, że jestem pasjonatem motoryzacji, jestem kierowcą, jeżdżę amerykańskimi ciężarówkami, które mają często jakiś kultowy status, a oprócz tego mam też skromną, ale dość sympatyczną kolekcję własnych samochodów. Przychodzą do mnie pasjonaci motoryzacji z Polski, do których mogę dotrzeć z tym, co jest dla mnie najważniejsze, to znaczy z tłumaczeniem nauczania Pana Jezusa. Także jest to dla mnie istotne. Oczywiście też są dyskusje w Stanach Zjednoczonych, choćby krzyż, który noszę, który bardzo gryzie wielu protestantów, ponieważ oni w ogóle nie używają symbolu krucyfiksu. Krzyż bez Pana Jezusa jest przez nich akceptowany, natomiast katolicki symbol Pana Jezusa na krzyżu jest dla nich raczej niemile widziany, więc to często prowokuje dyskusje zaczynające się od tego, czy wy katolicy nie wiecie, że Pan Jezus zmartwychwstał. I od tego czasu już możemy też te rozmowy prowadzić, ale ja głównie jednak rozmawiam z przyjaciółmi z Polski. Czy we współczesnych czasach nauka Chrystusa ma jeszcze rację bytu? Tak, bo to jest nauka ponadczasowa. Prawda jest obiektywnym opisaniem rzeczywistości. My weszliśmy w jakiś relatywizm moralny w dzisiejszych czasach i często się spotykamy z taką opinią, że moja prawda jest dobra dla mnie, a ty masz swoją prawdę. Ale w tym nie ma żadnego obiektywizmu. Obiektywnie prawda zawsze pozostaje tym samym jak w matematyce. 2 plus 2 zawsze będzie 4, nawet jeżeli ktoś wymyśli, że dla niego jest to równe 5. Więc w tym sensie nauka Pana Jezusa jest dalej aktualna i nauki moralne Pana Jezusa są dalej aktualne, nawet jeżeli otaczająca nas rzeczywistość krzyczy nam, że coś się tutaj zmieniło. A proszę odnieść się do tego, co dzieje się w tej chwili w państwach islamskich z religią chrześcijańską i z chrześcijanami. No jest to wielka tragedia. Jest to też właśnie, widać tutaj mądrość świętego Jana Pawła II, który ostrzegał Zachód przed ingerencją militarną w tamtych regionach świata, bo nie uzyskał, Zachód nie uzyskał nic, co chciał uzyskać, natomiast chrześcijanie przeżywają tam teraz piekło. Jest to może politycznie niepoprawne, ale wydaje mi się, że trzeba zacząć mówić o tym, jaką ideologią jest islam. Jest to religia, która uczy przemocy. No jest to po prostu, wydaje mi się, że jest to, powinien Zachód, nawet nie tyle nawet w duchu chrześcijaństwa, tylko nawet ludzie Zachodu, którzy wyrośli w duchu oświecenia, humanizmu, powinni nagle zrozumieć, że te ideologie, czy chrześcijaństwo, czy humanizm z epoki oświecenia nie jest do pogodzenia z ideologią islamu, że islam jest jednak ideologią, którą no nie chcę tu porównywać do jakichś innych współczesnych ideologii, na które mają krew ludzką na rękach, ale ja to tak widzę i coraz więcej ludzi to spostrzega, że po prostu nie da się tych ideologii pogodzić ze sobą. A Świdnica jest dość nietypowym miastem, bo naprzeciw siebie praktycznie stoją dwie świątynie, protestancka i katolicka. Odwiedził pan może te świątynie już? Jeszcze nie, bo ja się tu zjawiłem dosłownie przed minutami. Mam nadzieję, że odwiedzę. Dzisiaj bodajże jest koncert w katedrze
organowy, na który mam zamiar się wybrać, ale ja w ogóle mam bardzo miłe wspomnienia z protestantyzmem, to znaczy w momencie, gdy przeżyłem nawrócenie, co się wiązało z chorobą mojego dziecka i z jakimś powrotem do Pana Boga przez to, mój proces zbliżenia się do Boga polegał na bliskim kontakcie z protestantami, z ewangelikami, którzy mnie bardzo wiele nauczyli, dzięki którym poznałem Pismo Święte. Ze Świdnicy traper Hiob udał się do Wrocławia. Zdradził nam jednak, że nasze miasto wywarło na nim wielkie wrażenie i że był przekonany, że tak piękny rynek w Polsce istnieje tylko w Krakowie. Na koniec zrobił sobie z naszymi reporterami pamiątkowe nagranie do swojego bloga, którego prowadzi w Stanach Zjednoczonych.